Mamy 10 punktów dla drużyny Julii, Kamila i Huberta. 10 punktów u Ani i Jaja. Remis. O mamuniu, co teraz? Tak rozjechaliście premium składniki i taki wstyd mi narobiliście, że zrobimy krótką, szybką dogrywkę. Waszym zadaniem będzie przygotowanie zakąski ze składnikiem premium. Macie 10 minut i chciałbym, żeby ona była w formie tapasowej. Czas, start. Polędwica z jelenia szybko zrobimy. Na każdej na łyżce, jeżeli nie, to będzie rozrobione pieczywie. Psiekaj już polędwicę, ja się zajmę dodatkami. A gdzie tam prostota, gdzie nie dużo dodatków. Słowa naszego gościa cholernie mnie zabolały i zrobię wszystko, aby odkręcić te słowa. No. Mamy obrane langustynki, podalibyśmy je w umytych muszlach po ostrygach, więc mamy formę tapasa, łapiesz, przechylasz, jesz. Ja mogę zrobić na przykład surowy kalafior golony, taki na mega drobno, do tego dać orzech włoski i żurawinek. Dobra, robisz tak? To. Robisz ja zrobię, to? Kamil, umyj proszę jakieś najgłębsze. Tą. Bardzo drobno, Jaro, nie? Drobno, bardzo drobno, jeszcze drobniej. Drobno. Dawaj to do tego. Podamy langustynki bez jakby korpusu, no bo dobrze. To ma być tapas, nie? Podoba mi się to bardzo, kochanie, tak, podejmujesz rękawice, super. Obie drużyny dzielnie walczą o nagrodę i honor. Kucharze, zostało wam 3 minuty. Dobrze, dziękujemy, szef. To być nieprzekombinowane. Już łyżkę, Jaro. Dawaj, ja to wytrę. Wytrę, trzeba to umyć. No i klasa, styl. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Sprawdźmy, kto udźwignął tapasowe wyzwanie. No to zaczniemy od Julii, Kamila i Huberta. Więc przede wszystkim ja chciałem się zrehabilitować za tą nieudaną langustynkę i pokazać, że mogę być kucharzem, mogę dalej gotować i potrafię to robić. I z pomysłu Julii przygotowaliśmy siekany kalafior w jogurcie naturalnym, doprawione i podane na muszli ostrygowej. I proszę się nie obawiać, wyczyściłem muszle, także ostrygi nie ma. Co to znaczy wyczyściłem? Wziąłem gąbkę i... Czy to wystarczy na przykład? Jeżeli ktoś ma alergię... Czy trzeba by było ją sparzyć? Płynu używałeś? Pewnie tak. No nie możemy ryzykować. Zdrowie naszych gości dla kucharzy to jest świętość. No, przypał z tą ostrygą. Ciekawi mnie strasznie ten kalafior. Od 2 dni chodzę i mówię, że mam taką ochotę na kalafior. Kalafiora mogę podać, jeżeli... A macie trochę kalafiora? Mamy, mogę przynieść. Niestety pani Iza nie może spróbować całości naszego dania. Dobrze, że chociaż kalafiora spróbuje. To, co zrobiliście z kalafiorem, jest pyszne. Ten jogurt daje tak, wiesz, wiąże ze sobą te składniki. Odrobina takiej słodyczy od tej żurawiny. No nie mogę skorzystać z całej puli punktu. Natomiast daję 1 za super kalafior. Dla mnie trochę tak braku, nie wiem, zestu, nie wiem, z limonki i soli. Jest takim mdłem. Ja bym dał za tą muszelkę 2. Hubert! Uratowałeś honor, langustynka jest poprawnie zrobiona. Chrupka od zewnątrz, ale mięciutka w środku. Ja wam daję uczciwie 1,5 punktu. I ten 1,5 to jest głównie za langustynkę. Mhm. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Poprosimy przekąskę Ani i Jaja. Przygotowaliśmy dla państwa tatar z jelenia z musztardą francuską z szalotką. Postanowiliśmy pójść dalej, że tak powiem, w las i użyliśmy leśnej jeżyny. A się udało. Jest w tak fajny sposób to mięso przyprawione, że naprawdę to dobrze smakuje. Słuchajcie, dla mnie dziczyzna to jest kwintesencja polskości i tego, co jest najlepsze w tym kraju. Dziczyzna. Gorczyca daje nam teksturę fajną. Daje pikanterię, trufla podkreśla ziemistość, leśne runo. Tu wszystko gra. Dla mnie to danie to chyba najlepsze dzisiaj, co jadłem. Zaraz po deserze. Bardzo dobrze je usikany. Kto usikał? Super, miał swój wkład, widzisz? Kupiliście mnie też wyglądem. No to 3. Gdybym mógł, dałbym 4, ale nie mogę. Daję 3. Brawo. Daję 3 również. Bardzo dziękujemy. Brawo. Dziękujemy. To jest miażdżące zwycięstwo Ani i Jarka. No tak? Brawo. Dziękuję.
Ania, Jarek, będziecie dzisiaj mieli okazję degustować polskie premium składniki. A szef, prywatny szef z gwiazdką Michelin będzie wam je przygotowywał. O Boże. Wow. Jajo, masz dzisiaj kolację na krzywy ryj. A wy przegraniście. Będziecie degustować wybitnie aromatyczne afrodyzjaki z różnych zakątek świata. Mam jeszcze jedną nagrodę specjalną. Po 10 dniu, Ania, twój deser jutro trafi na serwis. Bardzo dziękuję. Naprawdę jest to ogromne wyróżnienie. Nie spodziewałam się w ogóle takiej nagrody. Anka naprawdę na maksa zasłużyła na te komplementy. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy. Amsi, amsi, amsi. Amsi, amsi.